Dzień dobry, witam w Lekko Turizm! Który zapi***, jak też bo jesteśmy, drodzy państwo, w pierwszym tego dniu oczywiście dyscypliny olimpijskiej, jaką jest poprawianie mikrofonu na dokładność. Jesteś jak ta, jak się nazywa polska medalistka w strzelectwie? Renata Maurer-Różańska, właśnie, bo ona trochę brzmi jak... Maurer. I ona była w strzelectwie mistrzynią, no, więc może ona być rodziną do Maurera. Maurer. A przypominam, że Maurer dostał order za co? Odstrzeliłem mu łeb. Z Mausera 7,8 mm. Karol, a to nie o tym jest odcinek. Drodzy państwo, Igrzyska Olimpijskie się zaczęły w piątek. Wieczorem była inauguracja i prawica polska się... Nie! Nie tylko prawica. Nie, nie tylko, to prawda. Między podziałami ludzie się oburzyli. Bo tu nawet stara Anna Maria Żukowska... Się oburzyła? Czy wyście zwariowali? My się możemy przekomarzyć na Twitterku o sensy, żeby kogoś zawieszać. O, ale to nie, to my się o różne rzeczy w takim razie, o różnych rzeczach mówimy. Jest powiązane. Nie, no ale pan Babiarz został zawieszony za... Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć, to jest wizja komunizmu niestety. Komunizm? To zaraz. Imagine Johna Lennona. No dobrze, ale to była jedna część. Ale druga część. Igrzyska olimpijskie w piątek wieczór się odbyły, tak jak Karol mówi. W piątek wieczorem czasu polskiego. Nie wszystkim się to podobało, wydaje mi się, że większej liczbie osób się to nie podobało. Jakby to nie, sprawić. No nie wiemy tego. W sobotę, rano dużo jest kontrowersji wokół igrzysk. Po pierwsze, nawiązanie do ostatniej wieczerzy. To się ludziom nie podobało. Czyli nie wypada, twoim zdaniem, nawiązywać do ostatniej wieczerzy. Niektórzy mówią, że to było niesmaczne. Okay, i nie mówią, że to było szkodliwe i debilne. A co ty myślisz? Bo ja to widziałem też tylko jako screenshot, nie oglądałem tego na żywo. Jaki był zamysł tego? Zamysł tego artystyczny? No to trzeba by zapytać artysty. No ja ci intencją było wyśmiać? Nie znam artysty, artysta by się musiał powiedzieć, ten kto był choreografem całej tej imprezy. Nie, ostatnią rzeczą, jaką powiedział, i myślę, że jeżeli będą z nim wywiady, no, to na pewno nie powie, że jego intencją było wyśmianie chrześcijaństwa. Raczej włączenie chrześcijaństwa w ten nurt popkultury, no bo chrześcijaństwo jest też elementem kultury. No bo na przykład w Battlestar Galactica też było coś takiego. To chyba nikogo nie oburzało, nie? Oto. To było, sorry, to jest używane tak wiele razy. O, Sopranos, których skończyłem oglądać, zajebisty serial. Simpsonowie, jakby wiesz, wszystko obraża. Konrad Piasecki mówi. Proszę. Ceremonia otwarcia igrzysk była po uszy zanurzona w światopoglądowym przekazie. No ale to chyba jak każda ceremonia igrzysk. Zawsze na igrzyskach olimpijskie były światopoglądowy przekaz. No, popkulturowy. To czy światopoglądowy popkulturowy, to jest opinia, to nie jest światopoglądowy. Ale to pan Piasecki uważa, że jest światopoglądowy. W sensie, czy igrzyska olimpijskie mają łączyć ludzi, czy dzielić? Uwaga, proszę pytanie za piątkę. Łączyć. No to po co wchodzić w jakieś rejony, jakiekolwiek, które mogłyby ludzi dzielić? My się mamy cieszyć, że w różnych dyscyplinach każdy może wystartować, każdy ma takie same szanse i będziemy sprawdzać, kto jest najlepszy i będziemy się przy tym dobrze bawić, nie? Dobra. Oczywiście niektórzy prawie umrą z wycieńczenia. Ale my oglądając to będzie tak, o, wyjebanie. Jest tak dużo elementów dzisiaj na świecie, które nas dzielą. Na po przykład, co igrzyska do tego dołączać? Na przykład zamknięte osiedla. Zablokowanie się korporacje, przejść. Że masz ten na kartę magnetyczną. Tak. To są bardzo rzeczy, które nas dzielą. Bardzo dużo rzeczy dzieje. No, tak, a to nie jest inkluzywne. No i pan Babiarz, jemu się to nie spodobało pewnie za bardzo. Ale to nie pierwszy raz, bo została wylistowana cała litania jego światopoglądowych z kolei też, bo umówmy się, to co on powiedział, to było światopoglądowe. Wtrętów przy okazji różnych relacji na przestrzeni lat. To nie jest pierwszy raz, kiedy on coś takiego powiedział, tylko wcześniej rządził PiS i to było okej. Okay. A teraz ktoś z uśmiechniętej Polski powiedział... No i nie podobasz mi się. A dlaczego nadal że bawimy się... Ja jestem po twojej stronie. Wiem. Znaczy nie wiem. Jestem. Cieszę się, że jesteś. Jestem. Dlaczego nadal bawimy się, Karol, w cancel culture? Pierwszy cancel culture nie istnieje, bo on nie zostanie skancelowany. TVP nadal istnieje. Bo ale, nie chodzi on o to... nie, ale on nie, nie zostanie... Cancel oznacza cancel. To znaczy, ja że rozumiem. Nie będzie w przestrzeni publicznej. To, że on został odsunięty na jakieś prowadzenie dwóch czy trzech programów, nie został skancelowany. Stary, jak ale on będzie dalej prowadził. Nie zostanie usunięty, nie zostanie wymazany i nie, to nie jest tak, że nie znajdzie pracy. A to widziałeś? Pokaż. Oni serio za to przepraszali. Chcielibyśmy bardzo przeprosić. Czysta woda, no. Proszę o szklankę czystej wody. Nie, ja mam szklankę czystej wody. A ja mam wodę czystą TVP. Poproszę szklankę czystej wody. Czysta woda. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fragment i fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja polska. Nie ma zgody na jej łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym wystąpienie bez przesady. Przemysława Babiarza został on zawieszony bez przesady. Bez przesady. Ale też pamiętaj, że jego rola nie powinna być taka, że on jednak krytykuje ceremonię otwarcia, tylko ją komentuje. A to nie, mi chodzi o coś innego. Free Babiarz w każdym razie. Ja uważam, że przywróćmy pana Przemysława do komentowania. Ale ja bym się nawet nie obawiał, jest to Free Babiarz. Ja nie rozumiem, dlaczego w ramach jednego programu, co my sami też doskonale pokazujemy, i nie robimy tego jakoś bardzo na siłę się starając o to, dlaczego musimy ludzi wykluczać, którzy mają inne zdanie? Dlaczego nie możemy ale mieć Babiarza i kogoś,
No, bo nie jego rolą to był. Nie, to tu chodzi o to, że to nie, oni przesadzili, ale to nie jest rolą komentatora otwarcia ceremonii Igrzysk Olimpijskich, żeby komentować światopoglądowo, jeżeli tam nie było światopoglądowego przekazu. Był! Przecież w popkulturze... Konrad Brzeski powiedział, że był zanurzony po uszy w światopoglądowym przekazie. Był światopoglądowy przekaz, Karol. Zawsze tam jest przekaz taki sam na igrzyskach. Są różni ludzie pokazani, wymieszanie kultur, że wszyscy jesteśmy światem, że wszyscy jesteśmy ponad podziałami naszych krajów, narodowości i tak dalej, jesteśmy ludźmi i że tutaj będziemy konkurować sobie i są pokazane różne kultury, różne stroje, różne piosenki, super. Różne orientacje super. Seksualne, co zostało pokazane w Paryżu. Drugi element ze s**ka, ja wiem, niektórym to nie odpowiada, w porządku. A więc właśnie. No ale poczekaj, no ale są ludzie o różnych orientacjach seksualnych. Tak, tylko możesz ich pokazać w normalnym kontekście, że są. A czemu to musi nawiązywać do... kontekst? Nie mogą do ostatniej wieczerzy. Przypominam, że Leonardo da Vinci był gejem. Czemu ludzie od tak. prawa do lewa, ateiści, nie ateiści i tak dalej mówią, że to było głupie? Ale teraz mówisz o ostatniej wieczerze, czy o... No. Ja nie uważam, że to było głupie, to po prostu było. Nie mam z tego powodu problemu jakiegoś wielkiego. Czyli ty nie masz. No, no nie mam tak samo, jakbym poszedł do teatru i bym zobaczył coś, co by wychodziło po samym światopogląd, to bym powiedział, no okej, taka była wizja artysty. Wiesz, to nie zmienia mojego życia, ta ceremonia otwarcia. Drodzy Państwo, musicie sami rozsądzić, co o tym wszystkim myślicie. Włodek mówi, że to był atak na kulturę chrześcijańską, która jest przecież fundamentem kultury europejskiej, z której wyrastają takie kraje jak Polska. Francja. Francja. Ja... zacytuję największego, najwybitniejszego polskiego filozofa postmodernistycznego Jerzego Urbana, który siedząc w programie w Polsacie w Ornacie powiedział: a ja mam to w dupie. Nie, bo zastanawiam się właśnie, jak bardzo mi to przeszkadza. Bo to, że nawet jakby coś było głupie, to pytanie, czy mi to przeszkadza jakoś. No właśnie. To jest czyjaś wizja. Nie musi być twoją wizją. No właśnie, przeszkadza mi to, jeśli coś jest czyjąś wizją, bo tak samo chciałbym, żeby ktoś nie miał problemu, że coś jest moją wizją. No. Ale Igrzyska Olimpijskie mają być dla wszystkich. Tak samo jak na przykład, jeśli byłoby wszędzie krzyże i błogosławieństwo... Szedłeś kiedyś Polską? I błogosławieństwo... Ziomek, szedłeś jakimkolwiek polskim miastem? I wielkie błogosławieństwo... W każdym mieście ulicy Jana Pawła II? Poczekaj. Krzyże co godzinę? Poczekaj. I to Boże ciało? To tak jak powiedzmy, mi by się to mogło podobać, to ktoś że ktoś mógłby powiedzieć, ale ja tego nie chcę. No dokładnie. Więc róbmy z rzeczy, które dotykają całego świata, albo nie ma takich rzeczy. Igrzyska Olimpijskie dotykają całego świata. My się możemy ze sobą nie zgadzać, ale nie... Jakby uszanujmy instytucje, czegoś, co jest... Co... I też kumam, że pewnie taka była ich myśl, że to ma być dla wszystkich, więc uwzględnijmy wszystkich. Tylko to jest znowu to, że można było ich uwzględnić bez nawiązywania do ludzi, którzy mogą mieć osobne... There was never an intention to show disrespect to any religious group. If people have taken any offense, we are of course really, really sorry. Rozumiecie to? Tak czy siach, czy szmak, Paryż się i tak nie popisał, bo nawet flagi nie potrafili poprawnie zawiesić. To prawda. To jest kolejna kontrowersja. Nie udało się. Jak oni się przykładają do tych igrzysk olimpijskich? Dokładnie. Nie wiedzą. Sekwana jest brudna czy czysta? O, brudna. Brudna. No właśnie. Jednak brudna. Mam. Serena Williams, która była na jednej co, z... Co, weź do wody? Oto Serena Williams, która płynie na sekwaną. Czekaj. Czekaj, płynie i tak. Się zrzygała. Wiadomo, to mogło być coś innego, ale zobaczmy to jeszcze raz. Ale fajnie, ale fajnie. Kto tu umarł? A przypominam, Serena Williams jest Amerykanką. Ona była w Nowym Jorku, prawdopodobnie była w nowojorskim metrze. No i co, no czyli tak, flaga źle. Ale wiesz, Australijczycy... O, wreszcie flaga wisi dobrze. Ludzie, trzymajcie mnie! Ja nie wytrzymam tutaj psychicznie. I kolejna dobrze. Kontrowersja. Proszę bardzo. Kolejna rzecz, która się robią... Same kontrowersje na żywo. Na gorąco, nieudawane. Snoop Dogg, który też niósł ten... No wiecie co, przecież Snoop Dogg niosący największego batona w historii, przecież to jest tak memiczne. Kto wpadł na pomysł, żeby go zaprosić, żeby on niósł ogień olimpisty, jest najlepsza rzecz. Ale tam ludziom sam się nie podoba, że on nie promuje zdrowego trybu życia. No co, bo pali blanty? A czy on niezdrowo wygląda? Złego licho nie tyka. Bardzo dobrze wygląda. Ale ty jesteś też na nie? Naprawdę? Snoop Dogg? Ja myślę, że to wszystkich rozbawił. O Jezu. No nie wiem. Ja też nie wiem. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? A ja mam do ciebie pytanie. Pytanie olimpijskie. Uwaga! Runda druga. Pytanie olimpijskie. Jaka postać historyczna, jako jedyna w historii, ma na swoim koncie medal olimpijski i Oscara? Co możemy powiedzieć o Kobe Bryancie? Ma nawet Oscara? Ma, za co? Tak.
ma 2 złote medale, ale też ma na swoim koncie Oscara. 6 years after his second Olympic gold, he'd take home Oscar gold at the 2018 Academy Awards when he won Best Animated Short Film for Dear Basketball, which he wrote and narrated. Stary. It was based normalnie on a poem of the same name that he had written in 2015. Dobrze, runda trzecia w takim razie. Możesz wybrać jedno pytanie, to będzie jeden punkt do wygrania, albo możesz wygrać podwójne pytanie z premią bonusową, dostaniesz za nie 5 punktów, jeżeli dobrze odpowiesz. Nic nie zrozumiałem. To podwójne. Podwójne, dobrze. Czy na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu występuje reprezentacja kraju, który nazywa się Izrael? Wiem, że Rosja została wykluczona. Nie występuje. Występuje! Bo powiedziałeś! Przepraszam, Radku, cięcie. Występuje. A drugie pytanie? Dobrze, możesz mieć jeszcze 2 pytania. Ale tylko jeżeli dobrze odpowiesz na to pierwsze, które ci teraz zadam. Czy na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich występują reprezentanci krajów Rosja i Białoruś? Rosja nie, to Białoruś też nie. Nieprawda znowu. Występują jedni i drudzy. Ale Rosja miała być zbanowana, czytałem tak. Występują, ale... Ja nie mogą brać udziału w... Ale... I teraz gdybyś odpowiedział, że występują, to bym cię zapytał w takim razie pod jaką flagą? Bez flagi. Mają flagę. Mają flagę. Ich flaga to AIN. Individual Neutral Athletes. No to powiedziałem, że bez flagi. To nie jest bez flagi, to jest ich flaga. Bo to jest flaga zbiorcza dla wszystkich, którzy... Nie mają kraju. Nie mają kraju. Dla Rosjan i... A kto i zarządza komitetem olimpijskim? Nie no, co Rosz na pewno. Albo ci Rothschildowie. Albo ci, co mają ten BlackRock. Jak to się nazywa? BlackRock? BlackRock. No, oni, to ci moja. Oni na pewno. To nie jest ty gdzieś, bardzo że... stary chłop z taką rurką, z powietrzem do nosi tak... No i z Duny. To co się podnosi do góry. Oni będą bez flagi. Jak na razie wygrali 0 medali. I bardzo dobrze. Czy słyszałeś o tym, ile kosztują stroje, które były zaprezentowane przez Francuzów na... Widziałem 35 tysięcy złotych. Stary, poszetka za 900 złotych. Koszulę za 4 tysiące. Czyli to jest 35 tylko za jeden ubiór. Tak, za jedną osobę. Za jedno. Czyli to i kosztowało... Władek, to... Jeżeli chodzi o niszczenie chrześcijaństwa, to jest wszystko jest dla mnie jasne, ale że czyjeś ciuchy kosztują 35 tysięcy, to I cannot compute, jesteś niesamowity. Koszula za 4 tysiące? Niemożliwe. I marynarka za 15? Hopę. Czyli to jedno zdjęcie... Przecież normalnie można by na ciuchy iść i kupić to pół taniej na kilogramy, nie? Tak. 150 koła kosztowało całe zdjęcie. A, bo policzy... No, ale to nie jest cała reprezentacja. Czy jeszcze więcej? Najliczniejszą reprezentację ma Francja. No to teraz. Jest to 71. 20 milionów na same ciuchy. No. Bo ja nie wiem, czy to jest tak, że wszyscy... Ja nie wiem, czy wszyscy reprezentanci są pokazywani podczas ceremonii otwarcia. Wydaje mi się, że ja wszyscy. Myślę, więc jeżeli wszyscy, no to chyba ja wszyscy. Myślę, że oni, żeby ograniczyć koszty... Mhm. Dlatego wzięli tę markę właśnie, żeby ograniczyć koszty. Robili te zdjęcia pojedynczo i przebierali te osoby i wklejali do tego zdjęcia. No, przecież to są oni w tych ciuchach byli też na ceremonii otwarcia, wódeczku. Aha. Aha. A może to były inne ciuchy? Plus one są... No, na wymiar, wódeczku, to jest taka marka, której masz na wymiar. To nie jest, że z wieszaka bierzesz ale tankę. Ale oni są podobnego wzrostu, ci goście. Dobrze, to wy napiszcie Włodkowi mail, na czym polega szycie ciuchów na wymiar, ale to my się tym zajmiemy po wakacjach. Tymczasem bardzo wam dziękujemy. Włodeczku, już, ja wiem, cywilizacja europejska da radę bez nas, to jutro. No i właśnie nie da radę bez nas. Da radę bez nas. A Przemysław Babiarz nie zrobił nic złego. Free Babiarz. Free Babiarz. Dziękuję bardzo, od prawa do lewo, bipartisan... Postmodernism bullshit. Trzymajcie się. To jest właśnie postmodernizm. Nie skończę tego odcinka nigdy. To jest właśnie postmodernizm. Co? No te Igrzyska Olimpijskie. Ojej. No tak, no żyjemy w czasach postmodernizmu, to mamy postmodernizm, Włod. A kiedy się kończy pewna jakby epoka i przychodzi w kolejną, bo... No nie, bo tak, jak, nie, nie tak jak w podręcznikach do historii, że masz datę od do. Historia jest płynna. Trzymajcie się, kochani, do jutra. Tymczasem pamiętajcie, żeby być. Lekko.